Popatrzcie, na pierwszy rzut oka zwykły budynek. Z pozoru, taki w Polsce chyba nigdy nie powstanie. A co to? Biblioteka, ale inna. Na początku dane. 17 tysięcy metrów kwadratowych, 3 piętra, koszt niecałe 100 milionów euro. Oddany do użytku 5 grudnia 2018 roku. Rok po świętowaniu setnej rocznicy uzyskania niepodległości. Wchodząc tam zrobicie... jedno wielkie wow. A dlaczego? Bo świętując wydarzenia z przeszłości, pomyśleli o przyszłości. Zupełnie inaczej niż my. Zacznijmy od początku. Wejścia do środka i głównej części, samej biblioteki na trzecim piętrze. Sądziłem, że to będzie kicz. A to jest coś wspaniałego. Ogromna powierzchnia zresztą. Trzy kondygnacje, każda z nich jest wielka. Te półki nie są duże, ale specjalnie tak zrobione. Nikogo nie trzeba prosić, żeby sobie wziąć. Nawet dziecko jest w stanie zrobić tak i samo wyciągnąć coś z półki. Rewelacyjnie przemyślane. Finowie zwyciężają we wszystkich rankingach związanych z edukacją i będąc tu nie dziwię się ani trochę. Zresztą chodząc po Helsinkach zauważyłem, że w jednej ze szkół nauczyciel prowadził lekcje tak, że aż mi się chciało tam siedzieć. I oczywiście u nas też są tacy nauczyciele, ale chodziło o to, że nawet sam wygląd sali lekcyjnej był zupełnie inny. Oprócz tych kwadratowych, prostokątnych, tradycyjnych ławek mieli też okrągłe, przy których siedziały dzieciaki po czworo, po pięcioro. Niektóre siedziały na półkach z książkami i nikogo to nie dziwiło, ale on opowiadał tak, że widać było zaangażowanie i pasję na ich twarzy, a to jest chyba najważniejsze w edukacji. I będąc też tu, w tej ogromnej bibliotece, aż chce się siedzieć, aż chce się chłonąć wiedzę, aż chce człowiek coś poczytać, wziąć do ręki jakąś książkę i zwiedzać świat poprzez czytanie. Zaledwie 5,5-milionowy naród ma podobno wypożyczać aż 68 milionów książek rocznie. Najwyższa kondygnacja mająca najwięcej metrów kwadratowych powierzchni jest naszpikowana atrakcjami. Łączy czytelnię, małe bistro, punkt widokowy, salę zabaw i wiele innych, pomniejszych funkcji. To jest też coś w rodzaju takiej zjeżdżalni dla dzieci. O! Dzieciaki sobie zjeżdżają, bawią się, a poniżej ludzie czytają książki albo oglądają filmy. Mają do wyboru mnóstwo wszelkiego rodzaju atrakcji. Dobra. Zwykle w bibliotekach byście słyszeli ciii. Jak coś ciszej idziesz tam, a coś trochę głośniej, to idziesz tu. Mam inny pomysł. U nas zamiast czegoś takiego, całe szczęście, jest więcej pomników. Mamy więcej pomników. Oni tego nie mają. Oni mają jakąś bibliotekę. Jakąś... A my mamy pomniki. Ławki dla niepodległej. To my, nasze polskie. Jakieś biblioteki? Kto chodzi do biblioteki? Zostawiając złośliwości na górze, zszedłem piętro niżej. Dwa razy. Raz schodami, takimi. A raz ruchomymi. Jeszcze prąd za darmo mają. Można coś drukować? Podchodzisz sobie, designujesz, ci drukarka 3D zrobi. Maszyna do szycia, tam sobie pani prasuje. Tu nie wiem co to jest, do robienia tych przypinek. Tu coś w rodzaju skanera. Tu jeszcze coś innego. I coś jeszcze do designu. O, tu można sobie wydrukować plakat, bo sobie pan drukuje. A mogli mieć pomnik. Drugie piętro jest piętrem kreatywnym. Głównie, co jak na pewno zauważyliście, pod kątem nowych technologii. W środku jest mnóstwo młodych ludzi. Ciągle ktoś coś robi, a tym samym uczy się.
gitary. Nie wiem, co z nimi robić. Pewnie jakiś... No tak, salę prób. Video and audio. 6. O, pan sobie gra. I to nagrywa. Więc pewnie tam są sale prób, a tutaj można sobie nagrywać to, co się stworzyło. Tutaj pani też przygotowuje się do nagrywania. Pomachamy pani. Bardzo sympatyczni ludzie ogólnie. Każdy sobie może znaleźć, co będzie sobie chciał. Się bawić i się uczyć. Być zadowolonym z życia. To jest dopiero drugie piętro. Ja w ogóle zacząłem od ostatniego, żeby sobie zobaczyć coś z góry, a nie od pierwszego. Więc to jeszcze na mnie większe wrażenie robiło. Ale zajdźmy jeszcze niżej. Restauracje. Z ciekawostek to wam jeszcze sprzedam, że ten człowiek, którego tutaj widzicie, był z pochodzenia Tatarem. To polskim Tatarem. Niestety, nie zdążyłem zobaczyć wszystkiego. Niektóre pomieszczenia były od dawna zarezerwowane, a i zapoznanie się z całym budynkiem w kilka godzin jest nie lada wezwaniem. Ale zostałem tuż do samego zamknięcia. Nie chcę się stąd wychodzić. Chętnie bym został jeszcze tak z dwie godzinki. Kupa zabawy. Frajdy. Szaleństwo. O, tutaj facet oddaje książkę. Zapytałem tutaj chłopaka, czy mogę pokazać, jak oddaje książkę. Kinięcie. I sobie książkę leci. O, 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 o. I poleciał. Thank you very much. Rewelacja. Nie oszukujmy się. Helsinki nie są najpiękniejszym miastem na świecie. Nie mają też wielu zabytków, ale to robi takie wrażenie, że tylko żeby tutaj posiedzieć przez godzinę, to warto się tłuc samolotem z drugiego końca Polski, żeby zobaczyć, jak można pomyśleć o czymś, co będzie nam służyło, co będzie ważne, istotne dla wszystkich, którzy mieszkają w tym kraju. Bo to zostało zrobione nie dla Polaków, Niemców, dla innych narodowości, to zostało zrobione dla samych Finów, dla tego społeczeństwa. I im to wszystko służy. I tu się uczą, tu poznają świat i tutaj się spotykają, jedzą razem, czytają, bawią się, cieszą życiem. A nie po raz kolejny wspominają, jak to przez ostatnie 300, 500 czy 800 lat musieli cierpieć. Może to dla nas też jest lekcja, że można rzeczywiście coś zrobić dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. Ale rzekłem, tak filozoficznie to jeszcze nigdy nie robiłem.